Hej, witam bardzo serdecznie na kanale Mur Rekreator. Tematem dzisiejszego odcinka będzie rzeź. Ba, wiecie, każde miasto ma swój symbol ważny dla jego mieszkańców. Warszawa ma swoją syrenkę, Kraków ma smoka, Poznań ma koziołki. Radom jest symbolem samym w sobie. Z kolei Szczecin jeszcze do niedawna miał frygę. Czym jest fryga? Jest to rzeźba postawiona trochę ponad rok temu. Szczecinianie szybko wytworzyli z nią głęboką więź emocjonalną. Niestety tą emocją była odraza. Cudowna fryga, o którą nikt nie prosił, kosztowała miasto marne 200 tysięcy złociszy. Jednak po upływie półtora miesiąca ta rzeźba, ten posąg, ten pomnik kultury zaczął pękać. Należało go więc naprawić. Nie za darmo, ale na darmo. Gdyż krótki czas potem to coś znowu popękało, więc znowu trzeba było naprawić. Znowu popękało i znów naprawiali. Pytacie, czy ta destrukcja była dziełem wandali? Owszem, nazywali się oni Słońce i Deszcz. To nie była destrukcja, to była autodestrukcja. W międzyczasie fryga zajęła zaszczytne drugie miejsce w konkursie Makabryła 2015, czyli plebiscycie na najbrzydszy obiekt postawiony w Polsce w tamtym roku. Drugie miejsce. Przechodząc do sedna. Wraz z kolegą Macedem postanowiliśmy kiedyś nagrać śmieszkowy filmik o frydze. Było to dość dawno temu, bo chyba aż w kwietniu, czyli ponad pół roku temu. I owszem, nagrania powstały, ale filmik jakoś nigdy nie pojawił się na YouTubie. Nie wiem, może wydawało mi się, że nie był dość dobry. Jednak teraz nastała czarna godzina. Ukochana fryga została zdemontowana. Szczecin pogrążył się w żałobie. I tak uznałem, że wrzucę tamten krótki filmik ku pamięci, in memoriam. Tak więc pamiętajcie, że to coś, co zaraz nastąpi, było nagrane dawno temu. Po prostu dopiero teraz zostało złożone do kupy i wrzucone dla was, abyście również poznali prawdę o frydze. Znajdujemy się w prawie samym sercu Szczecina pod tak zwaną frygą, czyli pomnikiem, który nie dość, że zajmuje wysokie miejsca w prestiżowych ogólnopolskich konkursach, to jeszcze jak nic nigdy zjednoczyła mieszkańców. Mieszkańców, których serca biją zgodnym rytmem nienawiści do niej. Jest to oczywiście część dobrze przemyślanej strategii integracji obywateli, której troszeczkę nam brakuje, ale na szczęście mamy frygę, aby nas jednoczyła. Fryga to także symbol bogactwa miasta, które nie boi się wydać 20 tysięcy złotych na coś, co zacznie pękać po miesiącu, bo my sobie możemy takich postawić nawet 1000. Skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? Niektórzy myślą, że nazwa fryga to potocznie zabawka, ale nie. Nazwa fryga wzięła się od frygan, czyli ludzi, którzy jedzą ze śmietnika, ponieważ historia frygi silnie wiąże się ze śmieciami, między innymi z pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Spójrzcie, co znajduje się za frygą. American Club. Amerykański klub. A przecież nawet dziecko wie, że narodowym symbolem Ameryki jest McDonald's. A jakie są barwy McDonalda? Oczywiście od nich wzięła barwy fryga. Przenieśmy się teraz pod American Club, gdzie resztę historii dopowie mój kolega Macet. Spójrzmy, co widzimy za frygą. Otóż znajduje się tam Chinatown. China. Myślicie, że to przypadek? A jakich barw jest flaga Chin? Żółty i czerwony. Dokładnie. Tutaj ścierają się ze sobą największe potęgi, największe mocarstwa. Fryga to nie tylko serce Szczecina, ale też serce światowego konfliktu. Obydwie strony zdążyły przemalować pomnik na swoje narodowe barwy. Teraz już wiadomo, czemu fryga pęka. Ale do tej gry wchodzi jeszcze trzeci oponent. Niepozornie powiewająca flaga Litwy może być zwiastunem trzeciej strony potyczki. Ale czy na pewno? Pomyślmy. Jeśli połączymy barwy frygi z barwami Chinatown, otrzymamy barwy flagi Litwy. Czyżby Litwini i Chińczycy byli już zgadani? Tego nie możemy być do końca pewni, ale mamy już niejedno podejrzenie i będziemy Państwa informować na bieżąco.